Dzisiaj w Ewangelii słyszymy, jak Jezus upomina faryzeuszów i uczonych w piśmie. Upomina ich, wskazując na bycie ubogim. Myślę, że w naszym języku polskim to te słowa, być ubogim i bogatym, pokazują właśnie sens Ewangelii, dlatego że kiedy mówimy o byciu bogatym, to znaczy, że ktoś, kto jest bogaty, samego siebie czyni Bogiem. To bogactwo nie musi się brać tylko z pieniądza. Ono może się brać z poczucia wyższości, poczucia bycia lepszym, panowania nad kimś. I to jest coś, co Jezus piętnuje u faryzeuszów, że z tego tytułu, że mają jakiś wyższy status społeczny, czują się lepsi, godniejsi, ważniejsi, czyniąc samych siebie bogami, mając w sobie pewną pychę, pewien egoizm, który sprawia, że w życiu czujemy się kimś lepszym. Natomiast słowo bycie ubogim, słowo ubóstwo, oznacza, że wszystko mamy u Boga, że sens naszego istnienia, sens naszej wartości, to kim jesteśmy, to wszystko mamy w Bogu. I to bardzo pięknie pokazuje nasz język. Ubogi to ktoś, kto ma serce u Boga i w Bogu upatruje szczęście, w Bogu upatruje sens życia. A bogaty to ktoś, kto chce posiadać nie tylko dobra, ale chce mieć jakiś prestiż, jakieś znaczenie. I dzisiaj Jezus w tej Ewangelii na to wskazuje i warto, abyśmy dzisiaj z tej Ewangelii tę mądrość zaczerpnęli. Ale dzisiaj Jezus też pokazuje ubogą wdowę i chcę powiedzieć, że bardzo często komentatorzy, ojcowie Kościoła, mówiąc o tej ubogiej wdowie, która wrzuca te dwa pieniążki do skarbony, której Chrystus się przygląda, niektórzy mają przekonanie, że Chrystus, spoglądając na tą ubogą wdowę, zobaczył Boga Ojca, zobaczył swojego Ojca. Dlatego, że Jezus mówi o niej, że wrzuciła wszystko, co miała. I Bóg tak nas kocha, dając wszystko, co ma, dając Jezusa Chrystusa. I Boża miłość, Bóg w swojej miłości jest bezwarunkowy. Daje wszystko, daje samego siebie, daje swój największy skarb, to, co posiada, samego siebie, swoją miłość. I ta miłość w Jezusie Chrystusie jest obecna. Niektórzy mówią, że te dwa pieniążki właśnie oznaczają dwie natury w Jezusie, bóstwo i człowieczeństwo. I Bóg, kochając nas, mając miłość właśnie darmową, miłość bezinteresowną, jest kimś, kto wydaje swojego Syna za nas z miłości. To jest ta dobra nowina, która płynie z dzisiejszej Ewangelii, żebyśmy zobaczyli taką miłość Boga, ale też taką miłością żyli. Nie żyjąc dla siebie, nie gromadząc, nie szukając życia w sobie, ale przeżywając swoją miłość dla innych. I to się wtedy staje naszym bogactwem.